Witam wszystkich, z tej strony Bimbaj. To jest Wukong. Kontynuujemy naszą podróż, naszą spinaczkę tutaj na górę. Tylko tak, mamy build, nie? Na kryta idziemy. A, jeszcze iskry jakieś mam do wykorzystania. Właśnie nie wiem do końca tutaj, czy tutaj iść, czy... Nie, dobra, tu już mi niedużo brakuje. A nie, tutaj jest już 10 na 10. Może fundamenty teraz pójdziemy? A, z tym krytem szliśmy tu. Dobra, to idziemy dalej z krytem. Już chyba jest 8-10% tego kryta. No 9. No to wszystko spalone jest tutaj. Ten gość kiedyś do mnie powiedział: "Nie widzę, nie błąd, zwyczajny siłowy. Rzuć się siang, płoć się siang, fangdę zazaj." Ale ta zazaj, kandał na się dąsi ho, płoje fąla ma! Aha. Chodź, kolego. Kurczę. To było na tyle z mojego Wukonga. Być może cały odcinek się zapowiada tutaj. No nieźle. Dobra, zrobimy to jak wcześniej walki. Zmienimy się w... Błąd.
O, nie dał mi skończyć bomba. Właśnie. Muszę wytrzymać do drugiej przemiany. Powinno być lepiej, ale to wytrzymaj. Ten niedźwiedź naciera. Dostał mnie. Znowu te ognie znowu odpalił. No, nie widzę go. Mam przemianę zaraz. Many nie mam. Może wytrzyma do przemiany bez ataku na razie. Pasywnie. Kurczę, nie wiem, powinien walczyć z nim. Ale się boję. Niewiele mi zdała ta przemiana. Dobra, mamy go. Thank you.
我不愿你纠缠，此番不存王息，无人与你助力。待我取走这宝贝，哪里不能重建宝刹？大圣，不小圣，小圣饶命！我也是被那天庭胁迫，若非身不由己，好端端的，谁敢对那闹天宫的瘟神动手啊？不管说的倒不假，借再多的胆子，他也绝技不敢自己谋害大圣。这幕后指使定然另有其人。况且这玩意儿邪乎得很，得来后根本不知如何炼化，只好高高供在上面，偶尔骗些小妖怪朝拜敛财而已。若小圣饶我这一次，我自当回到南海负荆请罪，重戴金箍，从此不再离开普陀半步。别听他掰扯，小猴子，赶紧先把大圣的遗物取回来看看。Dobra, wiecie co, jest jeden minus. Jak ja się przemieniam w tego ognistego Wukonga, to mniejsze obrażenia zadaje. To chyba o 50% z tego co zauważyłem. A generalnie życie zyskuje, nie? No, trzeba będzie popracować nad tym. Będziem więcej obrażeń zadawać, nie? Taki boost.
师父，徒弟还是想不明白，出家人尘缘已断，心海尽干，长老他为何偏偏放不下一件衣裳？若不披上这件衣裳，众生又怎知我尘缘已断，心海尽干？ Rozdział pierwszy ukończyliśmy. No dobra. Ciekawe, ile tych rozdziałów jest. 150. 千重水万重山，过了黑风第一关。洪中祥狼蛇藏，烈火熊熊双目盲。小妖打得费劲，大怪更是仓皇。如此笨拙痴蠢。 Te chińskie przysłowia różne, nie? No dobra, ha? Iskra nam doszła. No, jeszcze przedmioty za... Do wytwarzania broni. Do wytwarzania pancerza. Do wytwarzania pancerza. Broni. Broni. Lekarstw. No dobrze. Episki jakiś przedmiot był. Pokaż ekwipunek, tu jeszcze mogę wejść. Relikwie, właśnie. A, to dostaliśmy teraz. To najważniejsze jest. Rzut okiem ujawnia moc przeciwnika. Talent przydatny w nierównej walce pozwala zidentyfikować jaguari z duchami. Znacząco zwiększa koncentrację zdobywaną po następującym sposobie w danych trafieniach lekkim atakiem. To też jest fajne. Po skutecznym trafieniu niedźwiedzialnym atakiem. O, to ciekawe. Znacząco zwiększa obrażenia krytyczne. Zobacz, weźmy to sobie. Mieliśmy ile? 9. A teraz? No, nadal 9 mamy. Trochę nie rozumiem. A być może mamy odkryć to? Tą relikwię dopiero? Albo tutaj, tak, nowa tutaj, właśnie, tam wybraliśmy sobie i tutaj by nam doszło w sumie aż 4% jeszcze. Tylko nie mamy rdzeń Yao Guai, plus 3, aż woli dużo potrzebuje. Ja tak plus 50 jeszcze, nie? Znaczy plus 10 to idzie. Tych rdzeni nie mamy. Nie za bardzo wiem, gdzie je zdobyć. Wolę? Zdobędziemy, sprzedamy złoto, będziemy mieć, ale... Tych rdzeni nie wiem. Dobra. Będziemy mieć na uwadze. Tak. Robisz ciekawie. Nie chcę nic mówić, ale ta gra bardziej mnie wciągnęła na razie niż chyba Elden Ring. Hmm.
秋哭泣，午夜照起妙让起。Ale to może być tym spowodowane, że Elden Ring jest dosyć otwarty świat, a tutaj generalnie troszkę jesteśmy prowadzeni za rączkę i chyba to mi bardziej się podoba. Pewnie jest przyjemniejszy. Tak, masz jeden za drugim boss, w jakiej kolejności masz robić. A w Elden Ringu jednak no trzeba trochę spędzić tą grą, żeby się uczyć wszystkiego samemu. Tak, chyba trochę Elden Ring był za duży na mnie. Hehehehe. A czemu tyle strzał miałem? Co tu się dzieje w ogóle? Jakiś teleport z innego świata? No jest woda. Przydałby się ten nowy set do walki w wodzie. Przeciwnik. Tam skądś łucznicy do mnie strzelali. Dobra, przejdźmy może sobie tutaj, tą stroną. Tutaj to już w ogóle nic nie widać. Tam jest jakieś, nie wiem, miasteczko może? Ma wytrzymałość większą tego tarcza. Dobra, idę najpierw tutaj, ale wydaje mi się, że opty cię wystraszyłem. O nie, wydaje mi się, że coś mi nie pasuje, bo są dwie odnogi takie duże. W sumie. Tutaj coś jest, nie mogę tu iść. No nie, tutaj nie mogę. Są jakieś drzwi. Aha, tu coś było, no widzicie. Dobra, skręciliśmy najpierw. Napoje, napar z jagnięciny. Aha, dobra, to do mieszania jest. 20% maksymalnego zdrowia. I przez krótki czas powoli gryny 25% maksymalnego zdrowia, czyli 45% rozłożone w czasie. Ale ja tego, tutaj chyba tego nie ustawię. Tutaj mam kolejne iskry.
Idźmy sobie w tego kryta. Nie, to coś mogę zmienić, nie? A to przy tym, przy ołtarzu sobie ustawimy. No, tak myślę. To zmień sobie przy ołtarzu. Tu też mógł iść, o, jakiś... Dobra, to ten zatruwa. Nie wiem, po co ja włodą... O! Cały czas idę włodą, niepotrzebnie chyba. Dobra kolego, gdzie jesteśmy? Aha. Aha. Może to nie przeciwnik jest. Może nie. Zobaczymy. Szybki byłem. No prawie, prawie Wimbaj. Ups. Bez jaj. O, właśnie. Tutaj dostajemy te rdzenie. No, ciężka walka była. To się udało. No to już wiemy, gdzie mamy zbierać ten rdzeń. Tutaj to dostaliśmy. Kijankę. Dbają niedobrze, bo pewnego dnia może okazać się wyjątkowo użyteczny.
No i ten medykament dostaliśmy. Mam nadzieję, że gdzieś będzie ołtarz, bo już chyba podaszka mojego wojownika bierze. No coś tam jest. Aha. O! Lajde zęchał! Woją i danfang by szwili do siałwa tunla. No mam ją. Bang bang, 小神! Ej, kui bu liao ni! Shen hao, shen hao! Di di fa tian, tian fa dao, dao fa zi ran! Zhou! 这等凡品，赏你便是。往后你便可去土地庙自行炼制。 O, przepis mi dał właśnie na redukcję obrażeń chyba, nie? No dobra. Tak? No chyba tak. Tutaj tu jeszcze na górze można coś zrobić. Ale nie chcę tutaj gdzieś się pomylić, idąc. No jest, butelka jedna. A łyka wziąłem. Lego. Dobra, przejdźmy sobie na górę tutaj najpierw może. Tu pójdźmy. Dobra, sprawdźmy sobie najpierw tą odnogę, a później będziemy myśleć. Kolejna butelka? No kolejna, no. Tu jest jakiś przeciwnik, a to jest chyba ta druga odnoga, panie i panowie. O kurczę. Tam powinniśmy iść. Wystarczy jest. To jest ten czarodziej, niedobrze. Co to jest za koleś? Co to jest za koleś? Jest ten łucznik jeszcze tutaj na górze.
chyba. Ale ja nie mam, no muszę dotrzeć do tego, do ołtarzu, bo już po mnie jest, szczerze mówiąc. Ten łucznik gdzieś tutaj stoi. Aha. Jeszcze strzały. No to jakiś trudniejszy etap chyba przed nami. A, to chyba początek gry. Tak? No chyba tak, no. Dobra, zabiliśmy bossa, już chyba go nie będzie. Chyba pójdźmy sobie teraz drugą odnogą. Ale tam jest przecież ten chyba ołtarz. Tu w ogóle jest jakaś inna droga. Tam na dole, co tu jest? A, tu ta żaba była. Dobra, tam ta żaba była. Ależ ja tam nie poszedłem. Coś było? No właśnie. Iskra to była. No ale jest też dużo tych sekretów tutaj. Człowiek nawet się spodziewał, że takie odnogi są, nie? Myślę sobie, że taka gra trochę liniowa jest, ale... Ale dużo jest tego pobocznych, tych takich lokacji. Dobra, plus 2 mamy. To mam załatwione jako tak. Tutaj zboczyliśmy ze ścieżki. No musimy się rozglądać więcej. Tutaj w życiu, gdybym nie zobaczył z góry, to bym nie pomyślał, że tu coś jest. Dobra, teraz pójdziemy troszkę inną stroną. Chyba, że mam pełnię życia teraz, to możemy powalczyć, a nie? A wcześniej to jakieś nieporozumienie było. Tutaj też jest jakaś odnoga. O, to są ci łucznicy. Czy tutaj dojdę do nich? Żeby ich z góry ściągnąć. Muszę się jakoś tam dostać. Tam jest skrzynia jakaś. Tu też coś jest może? No właśnie. Rdzej! Proszę bardzo. Ej, rdzeń. Jeszcze jest druga skrzynia. No, tych nie załatwię jakoś specjalnie.
Nie mam pomysłu, jak tam się dostać. Tak, idziemy po tą drugą skrzynię i... przyjmiemy trochę strzał na siebie pewnie. Jedwab. Muszę się turlać. Jak się palę, to muszę się turlać. Zapomniałem. No dobrze. Tak mówiłem, że taka liniowa, nie? Gra. Czy... prowadzi za rączkę. Ona się... zrobiła nieliniowa. A, tu jest to drugie wejście. No dobra, rozumiem. To tutaj byliśmy. Też można zaskoczyć? No chyba może. Możemy skrótem iść. Nie musimy z nimi walczyć. No i przerwał mi. Rdzeń znowu. Zobaczcie, ten rdzeń to strasznie dużo leci. Dosyć często. To jest jakiś przedmiot. Z szansą na drop po prostu. Tylko myślę, nie? No bez sensu sobie miejsce do walki wybrałem. Bez sensu to zrobiłem. Tam wszyscy uczniowie we mnie strzelali, a ja tam idę niepotrzebnie. No, to było głupie, tam walczyć z nimi. Mogłem z nimi walczyć, ale czy to jest sens? Oho.不知道了，定饶不了他。
这鬼地方也有仙肉送上门。Kurczę, strasznie mocno biją. Tego małego powinien najpierw zabić. Gdzie on jest? Gdzie ten mały jest? Strzela do mnie cały czas. Tu na górze jest. O, nie mogę go ściągnąć nawet. Może go muszę ściągnąć? Pali się, to jest dobre. No teraz zszedł ten gościu mały. Dobra, mamy to. Mamy to, ale to zrobimy sobie w przyszłym odcinku. Bo ten koleś schodzi, myślałem, że on nie będzie w ogóle schodził, ale schodzi i mało życia ma, można go ściągnąć. Tak, no. Ale duży kawał, trzeba biec. Wydaje mi się, że gdzieś po drodze mijam jakiś ołtarz. O, tutaj redukcja obrażeń, maksymalne zdrowie. No to fajne jest te rzeczy. Musimy ołtarz znaleźć. 10 tysięcy mamy tu prawie, nie? Dobra, trzymajcie się i zrobimy to w następnym odcinku. Tak myślę, no 12%, szansa nakryta. Nieźle. Ej, pozdrawiam.